Cześć tu, Oluś i tatuś. Ach, kurka, rurka, nie widać nas. No bo właśnie powiemy wam dlaczego, bo przyszła wielka paka od Magic Box Polska, a w niej wreszcie w Polsce oficjalnie Super Things Kazum Kids. Mamy to wszystko i z tego wszystkiego zrobimy. Siadaj, Olusiu, bo cię nie widać. Urbeksa żartuje. Z tego zrobimy 3 odcineczki, a w trzecim odcinku co będzie, Olusiu? Pamiętasz? Co będzie w trzecim odcinku? Będzie konkurs, w którym będą do wygrania, na pewno konkurs będzie z rysowaniem, albo z malowaniem, jak to woli. Będzie do wygrania na pewno Kazum Kidy, czyli dzieciaki, o których wam opowiemy w trakcie tych nagrań. W tych zestawikach malutkich są, ja jest kit, poczekaj, jest kit, ja już wiem co narysują, ale teraz nie zdradzamy, to dopiero w trzecim odcinku. To w trzecim odcinku. Ale ja nie wiem, ja mam tylko przykład. No jaki przykład? Że możecie narysować na przykład takiego lodzika. Lodzika, nie, ja mam świetnika. To ja mam zupełnie inny pomysł, ale to wszystko dowiecie się w trzecim odcinku. Olusiu, bo mniej gadania, więcej otwierania, ale jeżeli chcecie, żebyśmy zaczęli otwierać cokolwiek, bo jeszcze nie wiemy, co dzisiaj będziemy otwierać, bo Oluś się zastanawia, zostawcie łapeczki w górę. A kto nas nie subskrybuje, to co? Zmienia subskrypcję z... Na szarą. I co jeszcze trzeba zaznaczyć koniecznie? Dzwoneczek. Ding, 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 żeby dzwoniło do was, informowało was, że jest co? Że jest nowy filmik. Nowy filmik, nowy odcineczek. A teraz te odcinki będą co 2 dni. Dziś jest piątek, 18. Oficjalna premiera Super Thingsów Kazum Kids w Polsce. Drugi odcinek będzie w niedzielę o 12. Bo to w niedzielę się wyśpicie, pójdziecie do kościółka, wrócicie lub nie kościółka, jak nie chodzicie i sobie obejrzycie. I kolejny będzie we wtorek, pewnie o 16. A propos kościółka? Tak. Babcia i dziadek mają obsesję. Cicho, nie gadaj tak. Dobra, nieważne, bo babcia obejrzy i się obrazi na ciebie. Dobra, lecimy z tym, na Szczecin otwieramy. Co dzisiaj, Olusiu, otwieramy? Bo musimy... Super Dings! Dobra, ale co? Dobra, ale co? Czy otwieramy dzisiaj zestaw startowy, super skrzyneczkę i otworzymy mały zestawik ten? Z jednej strony będzie smutno, no. Jak otworzymy tego dużego boksa. Bo możemy też otworzyć dzisiaj boksa 50, super! I trafimy pewnie złotego. Tak. Czy, bo to na pewno będzie w ostatnim odcinku, tak. Bo to będzie do wygrania nie cała paka, bo pojedyncze sztuki, pojedyncze kidy. Tata to może zakleić, bo tutaj... Ale nie, to otworzymy, bo tam są pojedyncze. Jest 6 Kazum Kidów i na pewno będą 3 do wygrania. Może więcej, zobaczymy jak to może pójdzie. Wszystkie. Zobaczymy, ale nie jedna osoba. Ale na nikt przykład nie 6. dostanie mojej piniaty, która się rozwala głową. Okej, Osko, super Osko, odlotosko. To teraz co otwieramy? A ty jak? Nie wiem, może zacznijmy od zestawu startowego i super skrzyneczki. Będziemy tajemniczym widzieć. Będzie 5 nowych zings. Tak jest. I najpierw znaczy to wszystkie będą nowe, bo to nowa seria w Polsce, prawda? I teraz tak, w następnym odcinku otwieramy unboxing, robimy całe 50 sztuk, otworzymy, chyba że szybciej trafimy Neon Blasta, bo tu ultra rzadki jest Neon Blast, który zmienia dzieciaki, super bohaterów i raz zmienia w dobrych, raz złych, zależy, które oko ma otwarte. Bo jak ma oko dobre, bo nie wiem, czy widzicie, gdzieś wam tu pokażę. Może tutaj go nie ma. Gdzie on jest? Halo. Gdzie jest? Nie ma. Nie ma go, nie widać go tutaj. Tu go... O, jest, tu. Widzicie? On ma jedno oko żółte, drugie białe. Jak on ma otwarte białe, to kogoś zmienia, jakiegoś dzieciaka w dobrego superbohatera. Jak ma żółte oko, to złego. Dobra, mniej gadania, zaczynamy. A nie, nie, stop, 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 stop. Weźcie go, no. Poczekaj, tatuś. Pusta głowa. Nie, nie, no gdzie? No teraz nie pójdziesz, nie, teraz nie. Niepotrzebne są nożyczki, słuchajcie. Zaczynamy od zestawu startowego, bo to jest początek. Otwierać, tylko chcę z folii. No to możesz otwierać z folii. Mamy w tym zestawie startowym
Jest komiks wprowadzający, który tam przewodnik, komiksowy przewodnik, czyli wprowadza nas w nową serię. Coś wam może z tego pokażemy. Mamy jednego super Zinksiora i ekstra, jak to nazywają, metalizowany Kazum Slider. Bo potem paczkę Kazum Slideru będziemy otwierać, ale one nie będą metalizowane. Mam nadzieję, że trafimy złotego, prawda, Olusiu? Więc pierwszy jest taki. Nie wiem, jak on się nazywa, ale się tu ma kosz na przodzie. I ma złego prowadzącego. O, trochę się ślizga po stole, ale on jest tak zwany naciągany. To jest tego Kazunkida. Z śmietnika Kazunkida, a śmietnik to jest zły czy dobry? Zły. Zły, dobra. Mamy to. Ale Oluś, dobra. Już nie mogę czekać. To później otworzę. Teraz Oluś otworzy pierwszą saszetkę i zaglądamy, co jest w gazetce. Tu mamy... A co to jest, Oluś? Co trafiliśmy? Poczekaj, stop. Zobacz, jakie masz paznokcie brudne. Zobacz, jakie masz paznokcie brudne. Czy ty jesteś przygotowany do nagrania? Tak. Widzicie, zwracałem uwagę kiedyś, jak odwiedzaliśmy widzów, żeby czyścić paznokcie, a tu Olusiek nie wyczyścił. Ciuś. Obiecujesz, że to ostatni raz? Aha, ale no. Tatuś. Co to jest, powiedz mi? To jest... Tost, no tak, tosta, czyli mamy już pierwsze dwa, ser. Tosty i ser, czyli pasują do siebie. A tutaj nie było. Tosty i sery. No nie, bo w gazetkach startowych nie ma. Zaglądamy, co jest w gazetce. Jest... Nie hałasuj. Pierwszy dzieciak. Pierwszy dzieciak jest pokazany, zobaczcie. Jest pokazane, jak on staje i jak on... On będzie zły. A skąd ty to wszystko wiesz, Olusiu? Zgadujesz tak na serio. No właśnie. Patrzcie, zobaczcie. Na dole pojawia się Kazum Blast i pewnie go zmieni. Ciekawe w jakiego. Pobudka o 7 rano. Mycie zębów. Pakowanie plecaka, podręcznik i konieczne komiksy Super Things. Oczywiście w plecaku, chociaż do szkoły nie powinno się zabierać takich rzeczy, ale w przerwie można sobie poczytać, pooglądać. Wybiega do szkoły. Mamo, wychodzę do szkoły! Krzyknął. Tutaj jest napisane. Idzie. To Neon Blast. Muszę go złapać. Krzyczy złoczyńca. Poczekaj. Zobacz. Tak, to się pomyliłeś. Co? I się pomyliłeś, zobaczysz. To super złoczyńca. Nie, on może być jednym z bohaterów. Oluś powiedział, że chłopczyk pewnie będzie złym. A tu jest pokazane, że ma przymknięte złe oko, otwarte białe. Czyli tak, przymknięte żółte oko, otwarte białe. Czyli prawidłowo powinien być tutaj dobry. Tutaj jest żółte oko. Sam jesteś żółty. Żółte ma z prawej. Widzicie to, widzowie? Patrz, jak on się będzie kłócił. Patrz tu. Jakie tu jest oko? Żółte. A tu? Białe. No które to jest oko? O, myślałem. I zobaczymy, nie będziemy zdradzać całego komiksu. Staje się... Pizzą? Tak. Dotyka go. On je pizzę i staje się pizzowym superbohaterem dobrym, bo miał dobre oko otwarte. Dobra, lecimy dalej. Zobacz, bo tam był jeszcze. No dobra, ale nie będziemy czytać teraz, bo jeden dostał i on pewnie będzie potem koszem, nie będziemy zdradzać. On będzie lodem. On będzie lodem, dobra, tak, a lód jest zły. Zgadza się. Zobaczcie, tu macie pokazane wszystkich superkidów, bo to jest odwrotność. Zawsze w poprzednich seriach, nie wiem czy pamiętacie, były roboty. A tu zamiast... Usiądź normalnie, kochanie. A zamiast... Uspokój się. Poczekaj. Skończymy! O, jak mówię wam, bić to mało. Tu są... Kochanie, to nie jest wcale śmieszne. A od kogo w ogóle mamy tą paczkę, pamiętasz? Od Neon Blasta. Od Magic Box Polska, wpadajcie do nich na kanał. Tam są nowe, już bajeczka pierwsza chyba będzie. Czy już jest? Na pewno. Zeskoczył na... Krzesełko. Dobra, co tutaj jeszcze jest? Są opisani super bohatery, znaczy jest opisany złoci. Jednego. Przeczytam gitarę czy trąbkę? Gitarę. Gitara. Mówimy wszystkim nara, bo jest gitara.
Już przeczytałem. Nie. Rokowe uderzenie. Co za hałas! Jego muzyka jest tak głośna, że wywołuje atakujące innych wibracje. Nigdy jej nie ściszy. Okej, okay, tu są... I jednego kosunki dałeś jeszcze. Kochanie, nie ma czasu, bo zobacz, gadamy, gadamy, nic nie otwieramy. Dobra, jednego. Tego, co jest początek komiksu. Ktoś zamawiał pizzę. Silency, zręczność pepperoni, potrafi, a to jest ten, z czego są połączeni z pizzy, to jego pomocnicy, jego pomocnikami tego pizzowego boja, jest pizza i ser, tak, trafiliśmy ser, super silence, siła super menu, dynamiczny, zabawny i uroczy ten kit, to prawdziwa sensacja w Kaboom City, dzięki swojej mocy pizzy porusza się po mieście za pomocą serowych pnączy, czyli trochę jak Spider-Man. Jak Liama. Jak mama. Jak maserowy, które również wykorzystuje do zastawiania pułapek. Może też zaatakować swoją potężną tarczą. Więcej jak chcecie, to uważam koniecznie pakiet startowy. Poczekaj. Nie zdradzaj, bo to widzę jest inaczej niż w poprzednich seriach. Pakiet startowy koniecznie, a podobnie, że on kosztuje, przynajmniej jest tak. Tylko 14,99, a mamy w tym dwa Zinksy, jednego slidera i super komiksik. Dobra, lecimy dalej. Chyba dzisiaj już nie zdążymy otworzyć tego zestawu, ale zobaczcie, jaki superowski jest zestaw. Mamy, poczekaj. Mamy kolejnego slidera. Mamy srebrnego młotka. Mamy soczek i mamy piniatę. A piniata w której serii była? Piniata w siódmej. W siódmej. Okej, okay, to na razie to odkładamy, bo zobaczymy, może zdążymy. Okej. Okay. Zawsze otwieraj. Mój i mów. Ja ci oddaję głos. Proszę. Że zawsze nie byłeś takich, jak się kupowało to, bo wyglądałem u Pawła Majnowskiego i zawsze były w takiej przezroczystej folii. Przezroczystej. A co ty nie otwierałeś? Też otwierałeś. Usiądź. Nie było nigdy w takiej. Nie, w takiej nie było, bo to jest degradowalna folia. Okej, okay, no to otwieraj. Zobaczmy, jakie są tutaj. Ja wgaduję, że tu jest. Tu jest jeden, jeden złoty. Bo to są związane ze sportem, bo mamy tutaj piłkę, mamy kij do hokeja, mamy kask do rugby, znaczy do rugby do NFL, czyli amerykańskiej wersji rugby i mamy paletkę do tenisa. Zobacz, tata, ja zgaduję, co tu jest. A, tu jest ta sama karteczka. Nie, to nie jest karteczka. Zobacz, okay. Ja dobra, zgaduję, co tu jest. Dobra. Ja najpierw. Dobra, dawaj. Dobra, no. To. Ty mówisz, tak, że paletka. No to otwieraj, zobaczymy, czy paletka. Paletka! Tak, ale czy to jest ta paletka, ty? Właśnie. Nie gadaj, ale paletka jest zła. Tak, paletka jest zła. Nie. Tutaj są wszystkie złe. Nie gadaj, to jest puszka złych? Tak. No nie! To twoje ulubione. Ja zgaduję teraz to. O matka. To jest puchar. Pucharek, zobaczymy. Uwaga, 3, 2, 1, 8, 5. Ta-dam! Otrzymujemy puchar złoty za zwycięstwo! No, teraz Olusiu, to masz. Zobaczymy, czy zgadniesz. To. To? Czyli kij, gol naszym do hokeja. Źle, piłka. No nie, jak mogłeś pomylić kij do hokeja z piłką? Było takie wystające. A, tutaj to... go zmyliła pelerynka. Nie pelerynka. A, ręka. Tak. Ręka, on w ręce trzyma czerwoną kartkę. Ludzie, ludzie, ludzie. Ludzie, poczekaj. Wszyscy przepraszam. Poczekaj. Usiądź, kochanie, bo ci nie widać. Usiądź normalnie. Usiądź na nóżkach. Na pupce usiądź, bo on siedzi na nóżkach. Mówię wam, jest tak niesamowicie się zrobił aktywny. Cały czas lata, krzyczy, gada, ciach, ciach. Ale chciałem co powiedzieć ważnego, że w piłce nożnej są kartki. Żółta, czerwona, czyli wylatuje z boiska. Jak on pokazuje czerwoną, to przegrywasz, bo przegrała. Dobra, to masz jeszcze szansę. To masz teraz, no zgadnij. To. Dobra. No nie wiem. Czy to. Dobra, to. Nie, no co ty? Dotknij tej. Nie, dobra, to. Czyli kij do głowy, patrzymy. Jej, ty nie pokazuj, bo masz brudne paziurochy. Jeszcze raz zobaczysz do nagrania takie brudne paznokcie. To następny odcinek nagrywam sam. Piszcie, czy jeżeli będzie miał brudne paznokcie, mam nagrać sam, czy jednak z nim. Moim Olusiem, Ponczusiem, buziaczek. Kocham go bardzo, ale ci zrobił niegrzeczny. A ja jestem grzeczny, Olusiu? Zobacz. Ty na pewno jestem grzeczny. A może jestem niegrzeczny?
Zobaczcie, Czaderskie. I ostatni został nam kask. A kask był w jednej serii. Był w jednej serii, ale... Srebrny kask. Srebrny kask. No faktycznie, ja nie pamiętam. Z drugiej. Drugiej? Tak. Na pewno? Tak. I, czyli mamy już z tej najnowszej serii Super Things Kazum Kids. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siódmy papierek. I siódmy poleciał, bo Oluś go puścił. I papierek. No to tyle, bo zjedzą nas motyle. Myślę, że ten otworzymy może w trzecim odcinku. Zobaczymy. To trzymajcie się. To ja mam pomysł. Rzuć tym. Zobaczymy, czy trafisz w kamerkę. Tylko delikatnie. Delikatnie. No rzuć.